Nagrywa się audio? Nagrywa się chyba. Jo, nagrywa się, dobra. Czas na poziom ucieczkowy, coś co robiliśmy jeszcze niedawno. I zauważyłem w sumie, że jeżeli chodzi o tego Crasha, to znowu jeżeli chodzi o ten soundtrack, to tutaj jak słyszycie takie uderzanie, to uderzenie jest takie głośniejsze w becie. Au, powaliły mi się przyciski. Chciałem zrobić A, bo A to jest u mnie slide. Tak, generalnie to uderzanie jest głośniejsze, jak sami zresztą słyszycie w soundtracku. Dobra, więc checkpoint A i lecimy do przodu. Dobra, tutaj tak. I tu będziemy mieli zaraz ten. Tu zaraz będziemy mieli, kurde, końcówkę poziomu, bo ten poziom też nie jest jakoś szczególnie długi. Będziemy mieli poziom z polarkiem. Bo tak, poziom z polarem jest nie bez powodu. W sensie nie bez powodu ten polar jest przed tym poziomem, bo jednak to nam tylko insynuuje, że będziemy, kurde, ujeżdżać polara. Ujeżdżać polara. Tutaj mamy właśnie jeszcze te speedboosty, które widzieliście przed chwilą. One nam pozwoliły osiągnąć niesamowitą prędkość, niczym jeż Sonic. W ogóle tutaj Crash się poślizgnął i jak się, kurde, ten do przodu poleciał. To jest, kurde, ciekawa sprawa. No i dobra, Crash Crush zaliczony. I znowu taniec Crasha. Nie da, to mnie trochę denerwuje, że nie da się tego skipnąć. W ogóle poskaczmy sobie na polarku. Chyba dostaniemy życia, co nie? Nie dostaniemy żyć, kurde. Halo. Chyba że ja źle to robię. Ty, nie dostajemy żyć w ogóle. Dobra, trudno się mówi. Chociaż przyznam szczerze, że to takie polara to niech. Tak trochę cieszę się, że oni tego nie dodali, bo trochę to nie pasuje. Jak sami zresztą słyszeliście. Chociaż jest to jak na swój sposób słodkie, no ale kurde, tak trochę niepasujące mimo co do dla tej postaci. Bez urazy polar, nie? Czy coś, ale serio. Nie pasuje to do ciebie za bardzo. Dobra, 19 tych żyć. Myślałem, że będę miał 20, ale trudno się mówi. No jest to taki typ poziomów, gdzie po prostu będziemy pędzili do przodu. Te poziomy również zadebiutowały w Crashu Trójce. No zresztą wy w ogóle pamiętacie ten typ poziomu, bo przecież w Crashu Jedynce ujeżdżaliśmy tego guźca. Ale tak, będziemy w Trójce ujeżdżać z kolei Purę. I to Coco będzie ujeżdżać, a nie Crash. Co jest trochę smutne, bo jednak Polar powinien się więcej trochę w serii pojawić pod tym względem, że powinny więcej jego poziomów się pojawić takich. Nie narzekałbym, bo lubię bardzo te poziomy. Nie lubię ich robić na 100%, ale jeżeli chodzi o przechodzenie tak jak teraz, to one są w porządku. W ogóle lód w tej gierce, tutaj co jest na tej podłodze, to ten lód jest taki, nie wiem, mi się wydaje, że trochę jaśniejszy niż w finalnej wersji. Tak mi się może wydaje, nie wiem, może ja mam już takie zwidy czy coś. Jest to wszystko możliwe.
No i dobra, lecimy teraz na Aircrasha. To jest poziom, którego nie możemy od razu robić na 100% i w finalnej wersji i tutaj. Znaczy, tutaj też nie może... Może inaczej. Możemy robić ten poziom na 100%, ale nie mamy klejnotu, no nie? A ja nie będę robił 100%, bo raz nie chce mi się, a dwa, że... No, a dwa, że nie chce mi się w sumie. I że to jest beta i bety nie robię na 100%. Coś, co już powtarzałem nieraz. Ale muszę to powtórzyć, żeby niektórzy zrozumieli. Dobra, teraz skok. I teraz czekamy. Okej, koniec czekania. Lecimy dalej. W ogóle też porozmawiajmy sobie na temat... Co ja chciałem powiedzieć? A! Nie! A w sumie możemy iść tutaj. Szybciej skończymy poziom, bo ścieżka śmierci jest... troszeczkę krótsza od normalnego poziomu. W sensie, że wiecie, no... W ścieżce śmierci szybciej, że tak powiem, przejdziemy... Znaczy tak, szybciej przejdziemy ścieżkę śmierci niż poziom. O, to chciałem powiedzieć. Zapomniałem, że tutaj slajda trzeba zrobić. W ogóle zastanawiam się, ile jeszcze Nitrofield będzie mieć aktualizacji, bo z tego co ostatnio widziałem, to była aktualizacja 1.06. Potem zrobili aktualizację 1.07 i jestem ciekaw, ile jeszcze aktualizacji będzie miał. Dobra, walić ścieżkę śmierci nie robimy, bo zginąłem tutaj. Lecimy do przodu po prostu i tyle. Piranie, uwaga, uwaga. Dobra, już tyle. 102 skrzynki, zupełnie jak 102 dalmatyńczyki. Seria, którą robiłem już kiedyś na kanał. 2 lata temu. Bardzo fajna seria, polecam ogólnie obczaić. Mam prawo zareklamować swój let's play na moim let's playu, więc... Jeśli nie oglądasz 102 dalmatyńczyków, to serdecznie zapraszam. Naprawdę, bardzo fajna seria i w ogóle gierka bardzo fajna. Polecam bardzo serdecznie. I Snowbees. Ostatni poziom, jeżeli chodzi o drugi Warp Room. Umcia, 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 umcia. Może nam się uda szybciej ten poziom zaliczyć. Kto wie? Wiem, że niestety od czwartego bodajże Warp Roomu zaczynają się trochę dłuższe poziomy. Niestety lub stety. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. O, dobra. Uniknąłem śmierci. To było oszukać przeznaczenie, proszę państwa. Ty, ten już w ogóle mi się wydaje, że trochę szybszy jest. I tutaj się nie pośpieszyłem. I to mnie niestety zgubiło. Co było dosyć pewne. Jestem w ogóle ciekaw, czy my tutaj Game Overa trzaśniemy, bo... To mam trochę mniej żyć. Wow. Unik przed foką, albo przed fokiem. Bo zależy, czy to jest on, czy ona. Bo jeżeli on, to jest fok. Nie chciałem robić rundy bonusowej, no ale no niech już będzie. Spróbujmy zrobić ten trik, co ja robiłem, czyli... No, w sumie podobnie, ja chociaż ze slajdem to robiłem, no ale... Jako, że mam bieda edition kontrolki, no to już w sumie przeżyję to. Przynajmniej mamy jakieś życie. Majne 21 życie, kurde. I tu jest kryształ.
Tak, tutaj, kurde. Znaczy, ja pamiętam, że on tutaj był, ten kryształ, ale czasami nie wiem czemu mam wrażenie, że jakbym szybciej zbierał te kryształy trochę. Nie wiem czemu, może to przez pryzmat poprzednich poziomów. 124, a se w dupę wsadźcie te 124. Ja tu nie robię waszego challenge'u, Naughty Dog. Nie robię waszego challenge'u na 100%. Aj, gdyby nie to, że nie można zeskipować, w sensie, walnie byłoby zeskipować w ogóle ten, no, taniec Crasha. Czas na Komodo Brothers, czyli na drugiego bossa. Jestem ciekaw, co tutaj się będzie działo. Wow, Jezu, jaki on jest szybki. Oh my god. O kurde. Ej, dobra, okej. Tu muszę przyznać rację do wszystkich, co gadali, że... Jezus Maria, ty. Zarąbiście szybki, on jest. On jest chyba nawet za szybki, muszę przyznać. To jest Komodo the Hedgehog, kurde. Ten też jakoś szybciej tymi... Albo on ich więcej wysuwa, albo mi się wydaje. On chyba ich więcej, kurde. Jo, on jeszcze po drodze ten... Co to się dzieje? O kurde, ale ten boss jest... frajerski. Czyli wychodzi na to, że ja nie mogę maski stracić, czyli na dobrą sprawę, jak stracę maskę, to już mam przegrane. Ja pierniczę. Ja nie sądziłem, że ten boss będzie tak... Ej, oni go zarąbiście utrudnili, to dobrze, że w finalnej wersji oni ułatwili tego bossa, bo serio. Ja mam wrażenie, jakby to był ostatni boss, a nie, kurde, drugi boss. Pieprzaj szybko. Kurde, nie zdążyłem, bo Crash się tam zbliżył. Najlepiej stać w miejscu, kurde. Serio. Czasami stanie w miejscu bardziej się opłaca. Mam chyba taktykę na tego bossa. Stanie w miejscu. To brzmi jak jakiś plan. Jak Komodo Joe będzie się tam kręcił, to najlepiej stać w miejscu. To jest... autentycznie, chociaż tu będzie ciężko, no bo Komodo Mo z kolei będzie tutaj naparzał tymi swoimi maczetami, którymi mógłby kebaba co jedynie kroić. Chociaż nimy z jednej strony unikanie tego gówna nie jest problemem, ale sam fakt, że kurde ten się jeszcze zbliża. Jezus Maria. Dobra. Będzie miał ostatnie życie. Uwierzcie mi, jeżeli wy uważacie, że to jest takie podkoloryzowane z mojej strony, że ja takie daję reakcje, że oho, ho, żeby zrobić z siebie biedulka, sami sobie zagrajcie w betę. Mówię wam autentycznie. Sami sobie zagrajcie w betę Crasha 2. Zobaczycie, o co mi kurde chodzi. Taka w ogóle ciekawostka, Komodo Brothers nazywają się K.Bros. Nie wiem czemu. Ciekawy jestem, czy w normalnej wersji też tak jest, w sensie finałowej, że tam jest K.Bros. Napisane. I w ogóle Komodo Joe wszedł w podłogę. I udało mi się ich pokonać. Jezus Maria. A temu co się stało, że on zaczyna tymi ostrzami naparzać? Dobra, nevermind, nie będę w to w ogóle nawet... ingerował, bo nie ma sensu. Dobra, mamy trzeci warp room i następujące poziomy. Plant Food, Sewer or Later, Bear Down, Road to Ruin, Unbearable. No i co, zaczynamy chyba od Plant Food, bo jest szybkim poziomem. Tak przynajmniej ja uważam.
potem jeszcze jeden warp room i... W sumie nam już tak naprawdę, nie licząc tego, zostały dwa warp roomy i tyle z tej gierki. Cały let's play. To była głupota, .exe. Uwaga na piranie, bo piranie gryzą w dupsko. I w klejnociki, a tego chyba nikt nie chce. My zbieramy co prawda klejnoty, to fakt, ale chyba Crash by nie chciał stracić swoich klejnotów. Oj, czas się dalej kontynuuje od naszej śmierci, to jest ciekawa sprawa. Ciekawy zabieg. Na szczęście ja nie robię 100%, więc robię speedrun. I tak musiałem to podkreślić, żebyście wiedzieli o tym. Ale już i tak nie zdobędę żółtego klejnota, bo tak, żeby zdobyć żółty klejnot, trzeba przejść ten speedrun cały. A mi się już nie uda. No ale trudno się mówi, żyje się dalej. Ciągle mi się myli ten slajd z tym, z Bodyslamem. W przypadku tych... No właśnie, w przypadku tych rasiczek. .27/53. Nice one. Ale patrzcie, jeszcze nie zacząłem hejtować The Wrath of Cortex, więc to jest jakiś plus. To jest jakiś plus, jeżeli chodzi o ten let's play. Dobra, więc w ramach takiej klaryfikacji, że tak powiem, bo tam też w ogóle wyszła taka sprawa nieciekawa w sekcji komentarzy. Wytłumaczę, na czym polega mój hejt i nienawiść do The Wrath of Cortex. Po prostu uważam, że The Wrath of Cortex, i zanim ktokolwiek mi tu będzie wywalał z długimi komentarzami pokroju, że ej, ale The Wrath of Cortex ma przecież swoją historię, że ta gra inaczej miała w ogóle wyglądać, to ujmę to tak.